Witajcie w kolejnym odcinku mojego tajnego filmu. Ceny na szybach pojawiają się, ceny i przebiegi pojawiają się w coraz większej ilości komisów. Mam nadzieję, że jest to spowodowane m.in. moimi filmikami, narzekaniem nas wszystkich na to, że trzeba chodzić, dopytywać się o ceny, przebiegi i o inne informacje. To jest spore ułatwienie. Cena jest, jest łatwość, prostota, temat się sam robi. Oglądajcie w spokoju. Ja idę, otworzę szóstego browara, żarcik, otwieram szóste wino. Też żartuję. Muszę się przygotować, bo jutro dzień pracy kolejny. Potem niespodziewanie długim weekendzie polskim, typowo polskim. Wszystkiego dobrego, zostawiam was z zajebistą muzyką, wiecie jaką. Cześć. To się po szafkę powozić. Benzynce 7 koła euro. Coś obrzydliwego. Znaczy są różne gusty oczywiście. A tu jest Grand. Teraz badamy, o co chodzi. No i 400 tysięcy przebiegu. Szósty roczek. Pierwszy rok, 3.2 diesel, 1200 jurandów. Trzeci rok. Muszą mieć auta przejechane, bo jeżdżą. To nie Polska. 270 koła. TC paska. 400 tysięcy, siódmy rok. To są przebiegi godne mistrzów. Manualna szóstka. W środku tylko do przeczyszczenia. Proszę bardzo, kolejny. 363 tysiące. Siódmy roczek. Na ładnym kółku. Tam ci jakieś Toyotki, ta Toyotka tu stała już na wiosnę. O, to nie stało. 5 koła euro. Suzuki. Siódmy rok w dieslu, 1.9 TDI. 250 tysięcy niecałe. Skórka cała. Elegancja Francja. Jak kogoś to auto uszczęśliwi. Nic ino brać. Danii. Właśnie a propos, mój znajomy Wojtek poszukuje 2810 rok, ale co mu jest? 2810 rok. Wszystko na miejscu. Podłotniki chyba osmarkane są, ale to tam się przecież wszystko wyczyści. Co to jeszcze zgodne? Znowu C4. C4 jak psów. C-klasa. O, Super B w najpiękniejszej budzie. Co za brzydactwo. Kto to wymyślił? Powinien dostać w pierdol. Super B sprzedana. Opel sprzedany. Cyk. Pa 14 rok, 1.6 w dieslu, Estronic skrzynia, 10 tysięcy euro.
Bez wypadek, książka serwisowa. Ładne auto. Jak to w Audi? Bez telewizorka szkoda, ale zgrabniusi. Dziesięć koła euro, 14 rok. Serwis na 159 tysięcy, mówi. Po rozrządzie, po nowych tarczach. Bardzo ładne auto. Tyle z bajerów. W środku jak to w Audi. Zafirka 2300 w 5 roku. Chroma. Co kosztuje chroma? To jest taki Leon na przykład. Chroma kosztuje w 7 roku. Jest napisane. Fajne foto, skurwysyn. Leon 10 rok, niemiecki. 6 poduszek i tak dalej, nie ma ceny. A żeby go obesrało. Ale... Leoś przyjemny. Benzyna 8 rok, 190. Czekaj. Acht Baujahr, benzyn. Taki fokusik, jakby ktoś przytulał w benzynce. I tak dalej. Ich mach dir auch, wenn wieder hier bessere Preis. Für Full Preis, du weißt, sehr gut. Aber ich mach dir wieder bessere Preis. Ich mach dir bei 3-1. Für dich, damit ich ein bisschen auch was hast. Also, alles okay. Super. Ist okay, sofort Fokus. Ja. Lampe. Lampe, alles gut. Lampe ist gut. Na i Motorlampe. Ja, okay, danke. Eine Stunde. Alles gut. Danke. Zapierdalam dalej. 7800, 2009 rok. Może i dużo, ale czy ja wiem, jak to kwalifikować. O, tu takie trzeci świat. Tu są bryki tańsze. Nie znaczy, że gorsze. No cudo. Trójeczka z siódmy? Niemożliwe. Dwójka. Z drugiego. Kolejna biała, tym razem w kombi. O kurwa, jaki opalony. Wszystko w automatach, bardzo godnie. To ładne. Wszystko piękne. Jedynka jakaś, tutaj tam gdzie włoska. Włoska, bo poobcierana. I mam blachy na rejestrację małe. Jak ktoś lubi, ten się czubi. Gruby, taki Nissan. Komuś. Taki. Taki Nissanik na automacie. Czyli co? Kierownica utarta, wytarta. Siedzisko też takie średnie. Ręcz.
niby mura, no. Niby mura, no. Jakiś taki umęczony. Zimóweczka. Na jasnej skórze bawaryczka. O, z telewizorkiem przepięknym, ale w jakim miejscu chyba dokładany. Wiecie, o co chodzi? $320 w benzynie. $320 w benzynie. Tylko czy 320 nie miała dwóch rurek? Chyba, że przespawane. It's open. Nine. Entschuldigung. Nein. Okej. To wiem, bo już byłem pytać. 4500. Tylko tu troszkę rozejdziony jest. Drobiazg. Pararaj. Ósmy rok benzynka. 4400. Fieściura. Piąty rok 1300. Lancia, o, rzadko spotykane brzydactwo. 2900 za piąty rok. Kupejka, to jest przebrzydkie auto. 2600 za czwarty rok, 1.8 benzyna w M pakiecie. Piątka to już raryta, srany boski. Pyk. 2.6, panie. Co wy na to? S-Line, szósty rok. Ale niestety pneumatyka siodła. Umęczeniec, nie dotykać. $6700. Siódmy rok w benzynie. €900 Mondeo. W pierwszym roku w benzynie. Ile kosztuje trójeczka ładna? 7400 jednak. 7400, siódmy rok. Panorama Xen, no tak, wypas tak. 3 litry benzynowiec. No bosko. A ile kosztuje nieśmiertelny Passat, którego tu widzę? Chyba nie przejdę, bo zbyt ciasno. 2700, szósty rok. To dzisiaj już takie podwójce widziałem. Podwójeczce. Czwórka 900. 1.6 benzyna. O, ja się pieprznąłem faka. Aut jest niemożliwie dużo dzisiaj. Jeżeli chcecie, żebym każdego dowiadywał się o cenę, to niestety nie da rady. Kradną to czy co? Mnóstwo samochodów. Pójdę zobaczę z przodu tam, gdzie gość ma zazwyczaj ceny wypisane. Ktoś tam chciał busy. Ktoś chciał C4, Picasso. A to Dżędżejczak. Kolega, busy. O, jaki kurwa halogen. Przepraszam. Się uwsteczniam trochę przy tej robocie. Trochę luksusu. Przepraszam, Lexusu. Aż to takie kurwa japońskie wszystko. Tu jest poluwa. Coś nie
kurwa, tu jest Qashqai. Sporo osób pyta mnie o Qashqaia. Czy ma kartkę, czy trzeba pytać? Pozamykany, kierownica plastiku, te kurwa Qashqaie z tymi francuskimi silnikami. To się przewykończyć można. Piątka w pięciu drzwiach. Trzeci plac, również aut od groma. Sporo, że tak się wyrażę. Taki model raz, dwa, trzy. Stary Leon tyle. Audiki pozamykane. Może i dobrze. Audi w roku 8 czy 6, już ślepy jestem. 8, 6. A zresztą kombinujcie. Ales? Gracias? Halo? Deutsche? Benzin? Benzin? Diesel, 2 liter. Ok, danke schön. 2-litrowy dieselek. A widzicie? Poluwa nowa, Super B. Ładny na ksenonie. Na ledzie. Ładniusi. To co, zapierdzielamy dalej. Się człowiek uchodzi, a nogi do dupy wchodzą. Mondek nowy elegancki. Piękny, jebaniutki. Wentylowana w automacie, telewizor gruby. Nówka. 15 rok. Zamgła jakaś taka. Węgrzy nawet są. Teraz miałem przyjemność, a tu zegarów nie mam, przez wskazówek to się nie dowiem, czy benzyna, czy diesel, bo się nie dowiem. A powiem wam, jest co macać i to nie są szroty. Rodzinny autobus. Że nie ma tych cen, o srańcy. W autobusie grubo. Jak w multikinie. Muszą takie. To właśnie był Węgier teraz. Oś to muszą takie. Galakty piękne, piękne. Całe rzędy wypasów. I nie mówcie mi, że nie ma czym jeździć. Bo jeździć jest czym. Nie kłamcie. Tylko jeździcie. To nie ma jednego rozdupceńca, ale był taki plac, gdzie były rozdupceńce, ja to znajdę. Ten tu ma bogate bryki, Mariano. Tip. Tarara, tariram, paipa. Muzyka relaksująca. Turany, szarany, chujany, co byś nie chciał. Szóstki, siódemki, dziewiątki, golfy. Insygnia nowa, napędzana na cztery kółka. Brzydki kolor. Wie Preis? 180 PS, mein Freund. Będzie mądre obrane do testów? Ja wiem, że to jest moje to mądre na testy jedzie.
Ładne takie błękicie, co? Czy to jest oryginalny lakier z Forda RS? Żartuję, Tiptronic. Niechlubny. Ale mi długo jeździł w każdym aucie. Też od pana Janka z Zapłotu. Auto z kozą. Astra bez kozy, a trójka z kółkami. Panda Genius, o skubana. Czy to jest ta panda, co ją wymyli tak niespodziewanie? Piękny. Piękneś ty. Kółko będzie zmienił. Nawet ten kolor brązowy przeżyje. Dziadkowu straszny w środku, rany boskie, jakie fotele. Łochyda. Takiego, za grosz takiego czegoś fajnego, sportowego, ciekawego. Być może taka wersja, przepraszam, że się przypierdalam.